W dzisiejszym odcinku wykonam pełny custom karty graficznej wykorzystując druk 3D. W pierwszej kolejności zaprojektuję wszystkie elementy, aby następnie zrobić wyjątkowy kosmiczny case inspirowany Star Wars Outlaws. Od premiery gry Star Wars Outlaws minęło już trochę czasu, ale jak wiecie, kosmiczne klimaty zawsze są na topie. Niedawno stworzyłem kosmiczny PC, ale tym razem z Nvidią, wykorzystując kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super. Stworzę wyjątkowy kosmiczny case, jakiego do tej pory jeszcze nie zrobiłem. Postaram się zaprojektować i wydrukować na drukarce 3D własny statek kosmiczny, który trafi na dedykowany plate. Projektowanie 3D to u mnie na chwilę obecną początki, ale tym razem postaram się zrobić coś może bardziej właśnie ambitnego. Tak prezentuje się nasza karta graficzna, która zostanie skustomowana. Muszę ją dokładnie obejrzeć tak, aby wiedzieć, których elementów na przykład nie pozakrywać. Tutaj możecie zobaczyć, że przód wygląda naprawdę kosmicznie, więc idealnie wpasuje się pod nasz motyw z gry. Natomiast tutaj z tyłu mamy specjalne otwory i musimy je zostawić, tak żeby była taka delikatna cyrkulacja powietrza, a na pewno też plate, który będzie podstawą całego naszego projektu, będzie musiał delikatnie odstawać od metalowego plate'a, żeby to ciepło też miało jak uciekać. Zbieram wymiary i zaczynamy projektowanie. Cały projekt przygotuję w programie Blender, a bardziej elementy, które będą drukowane. Zależy mi, aby pancerz statku był jak najbardziej zbliżony do imitacji takiego starego metalu. W komputerze, na którym projektuję, także mam kartę graficzną Nvidia GeForce serii RTX 40. I nieodłącznym elementem mojej pracy od kilku lat są sterowniki Nvidia Studio. Są one specjalnie zoptymalizowane do pracy z wieloma programami kreatywnymi, zwiększając ich stabilność i wydajność, a co za tym idzie i naszą szybkość w realizacji projektów. A jeżeli preferujemy bardziej strefę gamingu, to warto odpalić sterowniki Game Ready, które bardzo łatwo przełącza się w aplikacji GeForce Experience. Tak wygląda model mojego statku kosmicznego, który stworzyłem w programie Blender i jego głównie wydrukujemy, który pojawi się na naszym plejcie. To, co tutaj widzicie, to jest program Bamboo Lab, czyli już od drukarki 3D filamentowej, ponieważ będę próbował wydrukować w dwóch wersjach mój statek, w wersji filamentowej. I tutaj ja go sobie szybciutko powiększę, mniej więcej on będzie w szerokości 115 mm, tak mniej więcej się prezentuje, no i będę musiał go przeciąć na pół, więc on w takich dwóch wieżyczkach się wydrukuje. A tutaj to, co widzicie, to będzie wydrukowany właśnie plate, który jest już przecięty tutaj na pół, skleimy go delikatnie i nie będzie po prostu całości widać, plus tutaj nasze dystanse. Tutaj w tym przypadku mam już oprogramowanie Cheatbox, które pozwala mi na drukowanie w żywicy bezpośrednio na innej drukarce, akurat jest podpisana Elegoo Jupiter SE. I teraz ważne jest to, aby ustawić ją delikatnie pod kątem, dlatego żeby była jak najmniejsza powierzchnia odrywania od całej tej tacki, kiedyś zrobię oddzielny na ten temat odcinek, i także aby oczywiście dodać wsparcie, żeby ładnie nam się to wydrukowało. Niestety ostatnio próbowałem tych wydruków i strasznie odklejają mi się tutaj od tej planszy, więc jeżeli oglądacie i znacie się troszeczkę na tym druku, to możecie mi pomóc. I szlifowałem tą planszę, czyściłem. No po prostu są różne tutaj, można powiedzieć, afery z tym wszystkim, ale jeżeli znacie sposób, napiszcie mi proszę w komentarzu. A ja i tak wrzucę i spróbuję to wydrukować, może nie będzie się odklejało. Projekty wrzucone na druk. To teraz mam dla Was bardzo fajną ciekawostkę. Pewnie nie wiedzieliście, ale firma Palit rozwija projekt customowych kart graficznych, które możecie wykonać sami. Na specjalnej stronie, do której wrzucę Wam link w opisie, możecie pobrać specjalne modele do druku 3D. Oczywiście do wybranych modeli kart. Następnie możecie je modyfikować lub po pomalowaniu umieścić na swojej karcie. Obudowa kart graficznych Palit jest tak skonstruowana, aby wspierać customerów i całkowicie odmienić wygląd kart. Chcę Wam pokazać, że niestety tutaj się nie udało i tutaj się wygięło. Także tutaj w środku zostało troszeczkę reszta jakby żywicy i ten statek nasz niestety, ale może się nie nadać. Wyciągnę, zobaczę, może być jako wrak. Mamy to, statek kosmiczny z naszego filamentu i zaraz zobaczymy po odciągnięciu tutaj, wyciągnięciu tych naszych supportów, jak to będzie wyglądało. No tak, skrzydełka trochę źle to podzieliłem, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Posklejamy, bo taki był w ogóle zamysł.
No cóż mogę powiedzieć, z żywicy na pewno wyglądałoby to o wiele lepiej, ale zaraz to skleimy, dokleimy tutaj części, które nam poodpadały. No zobaczymy, po pomalowaniu może będę trochę bardziej usatysfakcjonowany. No, nie jest to jak z żywicy. Zobaczymy, co będzie z tej żywicy, ale na pewno ten model sobie przygotuję dla porównania. Natomiast tutaj, tak jak widzieliście, już odczepiłem. On w tym miejscu tutaj będzie połączony. Tu damy sobie taki wspornik, żeby nam się to nie rozjechało. I dołożymy tutaj te nasze małe dystanse. I w chwili obecnej wygląda to właśnie tak. Mamy plate i mamy nasz statek kosmiczny. Oczywiście teraz wszystko zostanie pomalowane, a plate sam w sobie tutaj, który jest, nie będzie po prostu tylko pomalowany, ale postaram się zrobić z niego delikatną właśnie dioramę, na której wylądował nasz statek kosmiczny. Do tego będę musiał już wykorzystać farbę, to jest oczywiste, ale na pewno piasek, klej wikol, dodatkowo kamyczki, jakąś taką delikatną roślinność, coś co często właśnie wykorzystuję w różnego typu dioramach. No i na pewno odrobinę kamieni, takich większych, które zostaną stworzone bezpośrednio już ze styroduru. Jeżeli mieliście już okazję zagrać w Star Wars Outlaws, to jestem ciekawy, jak wasze wrażenia. Ja póki co rozpocząłem swoją przygodę i gra mi się bardzo przyjemnie. Dodatkowo wykorzystując technologię taką jak DLSS 3, dzięki której przy użyciu sztucznej inteligencji otrzymujemy dodatkowo wygenerowane klatki, które zwiększają ilość FPS-ów podczas rozgrywki. DLSS jest napędzana nowymi rdzeniami Tensor 4. generacji. Nie możemy zapomnieć także o Ray Tracingu wraz ze świeżą opcją Ray Reconstruction, wprowadzoną wraz z DLSS 3.5, która jeszcze lepiej potrafi symulować światło w grze, jak w prawdziwym świecie. W Star Wars jesteśmy także wspomagani technologią Nvidia Reflex, która zapewnia o wiele krótszy czas reakcji pomiędzy naszą reakcją, a finalnie tym, co dzieje się w grze na naszym ekranie. To zapraszam na prezentację. Diorama na kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super w motyw inspirowany Star Wars Outlaws skończona. Ubolewam, że wydruk z żywicy nie mógł ozdobić naszego projektu, ale postaram się naprawić ten problem przy kolejnym projekcie. Mimo wszystko mam nadzieję, że custom przypadnie wam do gustu, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!